Zużycie paliwa jest bardzo ważne, bo ma po prostu wpływ na koszty. Każdy litr to są oszczędności. Konkurs, a przy okazji szkolenie, bardzo pomoże w ekonomicznej jeździe. Jestem kierowcą zawodowym od 6 lat. W Polsce pracuję 1,5 roku. Jazda renówką bardzo mi się podobała. Jest bardzo elegancki samochód, komfortny. Żeby ekonomicznie jeździć, trzeba mniej hamować i przewidywać teren. Trzeba przewidywać przede wszystkim ruch, jaki jest przed nami, żeby wcześniej hamować, nie używać hamulca. Uważam, że konkurs nie jest trudny, właśnie, ale aczkolwiek trzeba się przyłożyć na niego, żeby jakiś dobry wynik zdobyć. Biorę trzeci raz udział w konkursie. Wcześniej jeździliśmy na T460. No, tu zdecydowanie więcej przestrzeni, no i wygody dla kierowcy. Tutaj w dzisiejszych czasach, no, każdy aspekt poprawiający jakość dla kierowcy to jest chyba najważniejsze, bo na to kierowcy zwracają uwagę. Pierwszy raz biorę udział w konkursie OptiFuel Challenge i ogólnie chciałem spróbować swoich sił w tym konkursie. Trasa niezwykle urozmaicona. Były przejazdy kolejowe, prawda? Były tereny zabudowane, były górki, był duży wzmożony ruch, także wymagało to skupienia, cierpliwości, nie tylko umiejętności. W zawodach OptiFuel biorę udział trzeci raz. No jest to ciekawa rywalizacja, ciekawe zawody, także jest to wszystko fajnie zorganizowane, można sprawdzić swoje umiejętności. Drugi raz biorę udział w konkursie OptiFuel i muszę powiedzieć, że samochód Renault, no, zadziwił mnie, bo jest unowocześniony. Auto jest naprawdę miłe, sympatyczne i przyjemne do jazdy. Bardzo się cieszę, że zdobyłem pierwszą nagrodę w konkursie w Siedlcach. 33 kierowców spróbowało siły w naszym konkursie. Co cieszy, czołówka jest zbliżona stylem jazdy do naszych instruktorów i różnica między naszym instruktorem, który osiągnął wynik na poziomie 25 litrów, a kolejnym w stawce zawodnikiem jest poniżej 1 litra. Pomiędzy naszym instruktorem, a tym, który był ostatni w stawce, różnica jest w wysokości około 12 litrów. Główna nagroda w październikowym finale OptiFuel Challenge, który odbędzie się w Hiszpanii, to ciągnik siodłowy Renault Trax T480 OptiFuel.